the city of radiant virtue. It is time to reveal the truth of its darkness. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy Mage Seeker. Sprawdziłem sobie progresję procentową. Na ten moment mamy 81% gry ukończone. Czyli jeśli dalej każda misja fabularna będzie po 6% dawała do progresu, no to zostało nam około 4 misji fabularnych. 3-4 misje. Ale na ten moment... Dobra, tu mogę powysyłać ludzi, ale wiadomo, nie potrzebuję. Dobra, kogo tu potrzebuję? Weźmiemy sobie Oberon, bo dawno nie korzystałem z jej buffa. I Dukarda, myślę, też tak klasycznie. Czyli tutaj wyślemy Lorna, tu wyślemy Nie. Bierzemy Oberon i Dukarda ze sobą. No i zobaczmy. Wielkie miasto Demacja. Włam się do więzienia Hezbefa i uwolni wszystkich znalezionych w środku magów. W więzieniu może być Benjiro, mąż Gideona. I sam Hezbef. Oj, 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 oj. Naprawdę liczę, że Hezbef tam będzie i przywita się z jednym z okowów... Z ogniw, przepraszam. Z jednym z ogniw Sylasa. Przenosimy się do Terbizji. A raczej do ruin tego miasta. Czytaj, do Lux. O, Garen! Czyżbyś wziął sobie do serca moje rady? Garen, co ty tu robisz? Przechodzę cię ostrzec. Łowcy magów wiedzą, gdzie jesteś. Nadchodzi Wisteria. Więc będziemy na nią gotowi. Nie lekceważ jej. Ona chce ukarać kogoś dla przykładu. Skoro Sylas udaremnił jej egzekucję. Proszę, Lux, wróć ze mną do domu. Odeślij tych ludzi, zanim będzie za późno. Garen, ty słyszysz, co ty gadasz? A dokąd mam ich odesłać? Z powrotem do Demacji, by ich zabito? To nie jest twoje zmartwienie. Mylisz się, Gareniku, mylisz się. Decydowałam, że jest. I ty też byś tak zrobił, gdybyś naprawdę był obrońcą słabych. Wiem, że cię zawiodłem. Wierz mi, że gdybym mógł cokolwiek zmienić... Posłuchaj, my jesteśmy w niebezpieczeństwie, a ty nie. Jeśli nie chcesz nam pomóc, wracaj do swojego króla. Dobrze. O, Garen, co ty robisz? Chłopie, ty nie miałeś tylko przyjść jako poseł. Wróć z poselstwem. Miałeś przynieść z nieustraszoną gwardią i bronić Terbizji. To ciężkie cholery. Myślę, że masz trochę więcej oleju w głowie. A widzę, dla odmiany nie wchodziłem przez kanały, tylko po murach. Przyznam, że niemal wolę kanały od tej wspinaczki. Można się spocić, ale jest tu ustronnie. W takim miejscu tajemnica będzie bezpieczna. Swoją drogą rebelianci doceniają zmianę strategii. Wiedzą, że próbujesz utrzymać nas przy życiu. Minie sporo czasu, zanim zdobędę zaufanie, jakim obdarzyli Leilani. Zdobędziesz, nie ratując Benjira i resztę. Kurde, ale jak się tutaj Gideon dostał? Przecież wspinanie się na tak wielkie mury jedną ręką, to nie może być coś przyjemnego. Wiadomo, Sylas miał trudniej, no bo... O, to jest... bardzo... bardzo wysoko. Nie powinienem patrzeć w dół. No, a wracając. No tak, Sylas też miał drobne utrudnienie. Czekaj, nie tu. O właśnie, to było to. Kombinacja od Oberon. Już kurde, tak dawno jej używałem, że prawie zapomniałem jak ją wykorzystywać, ale nie. Pyk, pyk, pyk. Ładnie. Nice. 4500 zasobów, których nie mam na co wydawać. Elon. A wracając. Sylas też miał pewnie utrudnienie przez to, że no, nosi co nosi, czyli te kajdany na rękach i te obręcz dookoła szyi.
która sobie dalej nie wiem po co jest zrobiona. Co mam udać, kurde, ta obręcz na szyi, no idea. Ale kurde, Benjiro, ale Gideon, kurde, z jedną ręką? To na pewno nie było łatwe zadanie. Thorn, znakomicie służyłeś bladej kobiecie, coś o LeBlanc, i naszej rodzinie. Mam dla ciebie ostatnie zadanie. Zanim odejdziesz z tego tak zwanego wielkiego miasta, pomożesz złowieszczemu ostrzu w... Nieczytelne, złowieszcze ostrze, to chyba Katarina, co nie? Choć szanse, że jej się uda, o przetrwaniu nie wspominając, są nikłe. Szczęście już raz się do niej uśmiechnęło. Ona absolutnie nie może wrócić do Noxusu. Ty wrócisz zamiast niej. Z czarodziejką światła zrób co zechcesz. Wypełniła swoje zadanie. Podpis jest niewidoczny, ale na przypalonej krawędzi strony widnieje pieczątka w kształcie róży. Proszę, co czarna róża robiła w Demacji? Ciekawe. Plus jeszcze widać, że do czegoś wysłaliśmy Katarinę, żeby coś... Bo jeśli się nie mylę, to Katarina jest chyba właśnie złowieszczym ostrzem. Nie? Kurde, kusza pokryta złotem. Szkoda trochę materiału. W ogóle, jakim prawem wieża jest w stanie uleczyć drugą wieżę? To nie ma sensu. A kurde, nie zmieniłem se magii. I przy okazji mamy jej magię. Także pięknie. Tutaj dalej liniowa, widzę lokacja. Najpierw to. O, super, jeszcze jest kolejna. Oj, to jeszcze jest jedna lecząca. Ej, come on! Serio? No, kopniaczek. Z kopyta wyjechałem jak... Jest kapliczka dalej, więc mamy sobie wszystko. Nie. Praktycznie sami mi się nawinęli. Debile. Okej. Okay. Czyżbyśmy źle skręcili? Sam nie wiem. Wybrałeś dość skomplikowaną drogę. Przynajmniej plan wypalił. Okej. Okay.
tutaj. Kurde, czy to jest taka prosta liniowa ścieżka? Oj, oj nie, będzie walka. Z czym? Srebrno skrzypy brzytwodzi, odeją! Jeszcze jego jeździec oczywiście. Magii nie ma, której mogę wziąć, więc się tym nie mogę posiłkować. No, co jest? Ej, znowu? No nie wierzę, znowu ten sam błąd! No, wreszcie. Znowu ten sam błąd, który już mi się kiedyś przytrafił. Że nie mogę atakować w ogóle. Nie wiem, nawet nie wiem czemu. Okej, nie mogę go przyciągnąć, też nie wiem czemu. Coś mi się dało. Gleba. Serio? Zrobiłem unik, tak jeszcze nie wyjebało z areny i straciłem przez to ostatnią szansę. Czy ostatnią, drugą szansę. Chyba wolę srebrną skrzydły, gdy są piskręcami. No, nie tylko ty, Sylas. Ja chyba też. Dobra, teraz dałaś mi kapliczkę, żebym sobie mógł odnowić wszystko. Pięknie. Aha, co tu mamy? A więc co jest temacja łowców magów? Mam nadzieję, że ludzie dostrzegą ich zło. My sobie oczywiście przemykamy, nikt nas totalnie nie widzi. Okej. Dobra, nie złączę to teraz. Gdzie ona jest? No. Tysięcy zasobów, z którymi nie mam czego zrobić. No, jak? Jak to mnie jeszcze chwyciło? Nie powinno liczyć w ogóle. O, tu akurat notka. Do wysokiego marszałka Tiany Obrończyni Korony, czyli do chyba ciotki Lux, jeśli dobrze pamiętam, albo któregokolwiek z jej adiutantów zajmującego się takimi sprawami.
Z wielkim żalem składam rezygnację ze stanowiska wysłannika dyplomatycznego Królestwa Demacji ze skutkiem natychmiastowym. Poinformuję o mojej decyzji zwierzchników w Rigenlandzie, aby mogli znaleźć następcę, jeśli uznają to za stosowne. Król Jarvan był szczerym i honorowym człowiekiem, jego śmierć jest prawdziwą tragedią, ale sumienie nie pozwala mi milczeć, gdy zakon łowców magów obraca się przeciwko własnym obywatelom. Prawa kamienia zawsze były częścią życia w Demacji, ale łowcy magów posunęli się za daleko i żaden rozsądny człowiek nie może przyglądać się temu biernie. Z poważaniem, ambasador zrządca Barika. Okej, nie znam typa. To ani z Legend of Runeterra go nie kojarzę, ani nie z tego. Ani w lore też o nim nie słyszałem niczego. Ale może za mało czytany jestem. A koniec spinaczki? Ręce mi odpadają. Wyżej już się chyba nie da. Może w drodze powrotnej dosiedziemy Srebrnoskrzydłego i zlecimy na jego grzbiecie. Miało, jak wolisz. Ja pójdę schodami. Wolisz bezpieczniejszą opcję, rozumiem. Jakaś kapliczka będzie? No, nie widzę. Mam. Troszeczkę lecznicza. Tak jak sobie trzeba zdjąć w pierwszej kolejności. Stała jak ta idiotka w miejscu i sądziła, że ja tego nie wykorzystam. Bitch, please. Bardzo ładnie. Wykorzystałem magię zanim ją mogli zabrać, przez to też przerwałem ich ataki. Co, łeb z Srebrnoskrzydłego? Być może. To mi się podoba. Z każdą moją wizytą laboratorium wygląda coraz bardziej złowieszczo. Koszmarne miejsce. Jeśli Hezbeth skrzywdził mojego męża, zabiję go własnymi rękoma. Ręką chyba, bo masz jedną. Znajdziemy Benjira, Gideon. Bez obaw. I właśnie, a propos, to bym to sobie zmienił. No właśnie... Jak będzie ta prędkość światła znowu. A tutaj to bym zmienił. Może właśnie dla testu tutaj bym sobie wziął tę niewidkę? Czasami warto, tak wiecie, zniknąć sobie z pola widzenia drogi. O kurde, ty! Tutaj to się dopiero mapka rozbudowała. W cudzysłowie oczywiście to rozbudowanie. To jest sporo do jedzenia. Dobra, no okej. Okay. Już może powiedzmy finalnie, że będę olewał. Co spróbuję zrobić tak. Będę olewał walki, których nie muszę toczyć i nie będę zbierał... skrzynek, które już mi są zbędne, czyli de facto wszystkich, jakie zobaczę. Te prawie. Muszę teraz to zużyć jeszcze raz. O, ciekawy pomysł pancerza, ale chyba go widzieliśmy już wcześniej. Dobra, jesteśmy tutaj, czyli tu będzie klucz gdzieś. Nie ogarniam, kurde, jakim cudem ten gościu się jest w stanie tak szybko przemieszczyć po tym placu boju, nie? Ostatni rekord.
będzie, tylko do kogo? Do Doron, pięknie. A, akurat się do pełna podleczyłem tym jednym spelem. Niestety nie mogę zniszczyć kreatu gościa, uwolnić, szkoda. Może wziąłem ogień, celuję w naturę, dobra, bo ja. Nie, no nie gadaj, że on to przeżył. Jakim cudem? Okej, dobra, widzę, że na szczęście jest tutaj szybkie przejście po to i jesteśmy w tym miejscu. No dobra. Cyk, praca. Ja pierdolę, nie wierzę. Dobra, na szczęście mam skrót. Tyk. O. O, czyżby Benjiro? Chyba tak. Benjiro, żyjesz! Boże, czy oni w ogóle cię tu karmili? Mało co. Chcą byśmy do eksperymentów byli wychudzeni. Przyrzekam, że już po wszystkim. Gideon, zabierz go w bezpieczne miejsce. Ja idę szukać innych więźniów. Pięknie. Ten rekrut sobie bardzo ładnie został. Dolorna był to ostatni z rekrutów. Mamy oczywiście, bo nie potrzebujemy zasobów. A dupną mnie potężnie, ale ja mogę bardzo ładnie go też szybko olać. Kolejny. Zoom, zoom, zoom. To już mi nie pójdzie tak łatwo, niestety. Jo, dwa razy! To jest najlepszy sposób, żeby go załatwić, nie? Jak się ma tą kombinację dobrą. Po prostu cały czas odskakiwać i go tylko walić w pysku. Co jest na potem? Niestety na teraz. Nie? Nie dasz mi spokoju? Niestety, kolego, ale... Muszę zakończyć ten przygód. Dużo ich teraz znajduję. Praktycznie jeden na misję. Dobra, jak to wygląda dalej? Tutaj kolejna kapliczka jest kawałek dalej. Smutno. Uwaga, pyk. Teraz widzicie? A teraz nie. Okej, okay, tak też można. Albo w prawo, po klucze. No, come on! A nie, rekrut tu jest!
Okej. Okay. To Vesper był ostatni z rekrutów. Czyli po drugiej stronie pewnie też jest ostatni z rekrutów. No, właśnie, pamiętam. Zaraz się dowiemy. To... O, a nie, okej. Okay. Dobra, to był ostatni rekrut zgarnięty tak po prostu. Czyli po prostu rekrut zgarnięty. A, czyli... O! Hezbef jest blisko. Poznaję jego pracę. No, mam nadzieję, że jest blisko, bo chciałem właśnie tego gościa po prostu wziąć i bardzo ładnie odjebać. Co to jest jakaś analiza wielkim pikawym? Do kogo on należy? Wiesz, jak chcę to wiedzieć? Chyba niekoniecznie. Okej, będzie jakaś walka i bo dalej jest kolejna kliniczka. Jest Hezbef, proszę! Kolejne jego eksperymenty. Zabij Hezbefa! Jesteś otaczony, Sylas! Ha, Hezbef. Miałem nadzieję na kolejną szansę, by cię zabić. Cóż za arogancja? Masz może jakieś inne ostatnie słowo? Wszystko, co miałem do powiedzenia, wyszeptałem grobom poległych. Za Kilana i wszystkich innych, których skrzywdziłeś. Nie spoczną, dopóki nie umrzesz za swoje zbrodnie. Wszystko, co robiłem, robiłem w służbie koronie! Królestwa nie obchodzi, co jest słuszne, ale mnie owszem. Uwaga wszyscy! Zabić go! Ja sobie uciekam. A Nandos... Nie no, chłopie. Najbardziej basicowych wrogów mi tu zostawiłeś. Ładnie, akurat dwóch naraz zdjąłem. Pięknie. Zdjęcie się. Ej, czemu on jak skacza, to jest więcej niewrażliwy na wszelakie obrażenia? Już to jest bez sensu. Dobra, coś na boki? Nic. Dobra, no to już idziemy chyba samego Hezbefa. Dobra, to mogę zgarnąć, to już mam to totalnie po drodze. Prawie 6200. Kliniczka, kolejna walka. Okej. Okay. Jezus! Czemu one tak znikają za chwilę? Jest bardzo irytujące. Też wyjdą? Może jednak tak. No jakbyś tam sam wpadnie, to bym się tak śmiał.
nie wiem, się zaciął chyba. Stał i zniszczał. No oczywiście, że ci też wyłażą. Za łatwo by było, gdyby nie, tego nie robili, co nie? Ja, wybucha. Nie? I koniec! Nawet zgrabnie poszło. O, co się stało, SBF-ku? Skończyły się kryjówki? O, teraz będzie błagał o litość. Słodkie. Posłuchaj, Sylasie, jestem po twojej stronie. Ja zawsze wierzyłem, że magowie są lepsi. Magowie powinni rządzić nacją. Oszczędź mi, ja zrobię wszystko, by pomóc ci przejąć władzę. Nie chcę władzy. Chcę, aby magowie mogli żyć bez strachu. A twoja śmierć będzie dla nich wolnością. Okej, drugi raz takie ocenzurowanie poniekąd. Dobra, zakończ eksperymenty SBF-a. No, wiadomo, trupowi raczej ciężko będzie eksperymenty prowadzić dalej. No dobra, mamy to. Niestety nie ma trofeum za ulepszenie wszystkiego. Znaczy wszystkich wygnańców. Ale podoba mi się taki rozwój fabularny. SBF nie żyje. Położyliśmy kres eksperymentom łowców magów. Pomożemy tym, którzy uciekli z jego laboratoriów, stanąć ponownie na nogi. A jeśli ktoś chciałby przyłączyć się do walki, przyjmiemy was z radością. Z waszą pomocą zbudujemy sprawiedliwą demację, w której magowie już nigdy nie będą więźniami. Co to? Luxia przyszła! Lux? Co ty tu robisz? Przyszłam się z tobą zobaczyć. Słyszałam o waszej przywódczyni, Leilani. Na pewno słyszałaś, że była to moja wina. Tego akurat nie słyszałam, ale słyszałam, że kiedy wasi ludzie potrzebowali przywódcy, stanąłeś na wysokości zadania. Słyszałam też, że wasze powstanie otrzymało błogosławieństwo zamaskowanej pani. I że oszczędziłeś życie mojego brata w mieście, gdy mogłeś go zabić. Wierz mi, że jeśli on jeszcze raz spróbuje mnie zabić, to dokończę robotę. Dlaczego tu przyszłaś, Lux? Chyba nie po to, by mnie komplementować albo składać mi kondolencje. Przychodzę z gałązką oliwną, jako jeden przywódca magów do drugiego. Nie wybaczyłam ci. Wciąż ci nie ufam, ale magowie, których ochraniam, potrzebują twojej pomocy. Wisteria rusza na Terbizję. Zamierza zgładzić każdego, kogo znajdzie. Garen przyszedł mnie ostrzec, ale potem odszedł, zamiast się do nas przyłączyć. Pan Barczysty zawsze był pomocny. Nie dołączę do waszego powstania, ale chcę bronić Terbizji u waszego boku, jeśli mi pomożecie. Tak. Tak. A jeśli kiedyś zetrzemy się w bitwie, unicestwisz mnie tysiącem świetlnych promieni. Mogę się zgodzić na te warunki. Z radością będę razem z tobą bronić twoich ludzi. Chcesz spotkać się z moją drużyną? Pięknie. Okej, mamy do pogadania też z ludźmi. Tutaj kolejne akcje. No mówię, no ja już ich wysyłam tylko po to, żeby po prostu ich wysyłać, nie? Żeby nie tkwiło mi to na mapie. Nawet było teraz widać, że mi się nie naliczyły nawet te zasoby, no bo nie ma już po co. Dobra, okej, jeszcze możemy pogadać, ale wiadomo, na misję kolejną dopiero w kolejnym odcinku się wybierzemy. Czyli zaczniemy sobie od Kary i jej pytania. Coś cię trapi, Karo?
Pobyt w tym obozie przypomniał mi o czasach, w których poznałam Leilani. Jaka z niej była idealistka. Widok tylu szczęśliwych, młodych magów daje mi nadzieję. Ja akurat uważam dzieci za irytujące i głośne, ale nie będę się z tobą spierać. To mi o czymś przypomina, Sylasie. Chodzi o tę dziewczynkę, Rain. Co się z nią stanie, jeśli pokonamy jej mentorkę? Rain to tylko niewinne dziecko. Niewinne to mocne słowo. Prawie mnie zabiła. I to dwukrotnie. Jednak Rain wciąż ma czas. Może jeszcze nie rozumie, że inne życie jest możliwe. Może wyślij ją do Lux. Lux uwielbia sprowadzać zagubionych magów na właściwą ścieżkę. Właściwie to pomyślałam, że ty mógłbyś być dobrym nauczycielem dla Rain. Ciebie też zwerbowano w dzieciństwie. Nikt tutaj nie wie, jak to jest. Musi być ktoś, kto nadaje się do tego lepiej niż ja. Przynajmniej pomyśl o tym. Imię pamięci Leilani. Jeśli nie przeżyjemy kolejnej misji, to nie będzie miało znaczenia. Ale pomyślę o tym. Według mnie akurat to właśnie Skara ma tutaj 100% racji. Sylas powinien zająć się... albo mi się wydaje, albo zamroził większy połać tego wodospadu. No, mini wodospadu powiedzmy, nie? Według mnie właśnie to Sylas powinien przejąć Rain i ją nauczyć, jak być człowiekiem, a nie tylko chodzącą bronią. Bo to właśnie Sylas miał z tym najwięcej doświadczenia. Nadzieję. A zatem, Rukko, jesteś gotowy do walki? Tak, Kino pomagał mi trenować. Łowcy magów nie mają szans. Czy Kino też trenuje walkę? Ja chciałem o tym z tobą porozmawiać. Już rozumiem, dlaczego ty i Leilani nie chcieliście, żebym walczył. Kino i ja rozmawialiśmy i powiedział, że gdyby coś mi się stało, nie wiedziałby, co ze sobą zrobić. Ledwo uszedł z życiem w roztopni i myślę, że to go zmieniło. Więc żaden z was nie chce już walczyć? Będę dalej pracować w kuźni. Ale sądzę, że dopóki obaj mamy siebie, powinniśmy spróbować znowu być rodziną. Muszę powiedzieć, że się tego nie spodziewałem, Rukko. Ale rozumiem. Mądry z ciebie, młodzieniec. Uczyłem się od Leilani. I od ciebie. Okej. Czyli Rukko zostaje finalnie w kuźni. Ale szczerze, na dobre mu to wyjdzie, mam wrażenie. Jeszcze Jobs. Zakładam, że jeszcze będzie Aidan i pewnie Gideon, co mi będą mieli coś do powiedzenia. Co myślisz o drodze, która nas czeka, Jobs? Tak bardzo się cieszę! Nadchodzącą walkę? Może, ale przede wszystkim z powodu twojego katartycznego pojednania z Lux. Co? Nie masz co do tego kryć, Sylas. Widziałem, jak ciężko pracujesz, by wszystko jej wynagrodzić. Teraz masz wielką szansę. Możesz ratować ją przed pewną śmiercią? Wtedy na pewno będzie żałować, że w ciebie zwątpiła. To nie zupełnie o to mi chodzi, Ops. Czemu nie? Ja bym tego chciała. Lux i ja nigdy nie dojdziemy do zgody. Ona jest arystokratką. Jej rodzina ma władzę. I całkiem niedawno zabiłem jej wuja. Mogę po dość sporo postawić na to, że raczej nie będziecie miała tego za złe. Tego z tym wujem oczywiście. Mówię, że ona też niezbyt lubi Eldreda. Rzecz w tym, że o ile szanuję to, co zrobiła, to nasze cele w życiu są chyba rozbieżne. Cóż, ja będę i tak ci kibicować teraz. Założę się, że mógłbyś ją przekonać. Nie zamierzam próbować. Teraz jesteśmy sojusznikami, ale to nie potrwa wiecznie. I mnie to chyba wystarczy. No, ja tam myślę, że Sylas i Luxia mogliby tam być ze sobą. A dobra, teraz bym pokazała zasoby. Największa bitwa, oj tak, zdecydowanie. Dobra, co tam Aidan powiesz? Pewnie ma jakieś nadzieje. Ta bitwa będzie dla nas sprawdzianem, Aidanie. Mam nadzieję, że spakowałeś dużo mikstur. Co zrobisz, jeśli wygramy tę bitwę? Masz jakiś wielki plan? W
walczyć dalej, rzecz jasna. Nawet jeśli pokonamy Wisterię, arystokracja wciąż będzie trzymać królestwo za gardło. Mimo to będziesz musiał trochę odpocząć. Nie możemy uciec od tego powstania, ale czy nie chciałbyś mieć trochę czasu dla siebie? Ja... Nigdy czegoś takiego nie robiłem. Planujemy z Kaliopy odwiedzić naszych przyjaciół. Znamy tam kilku dmuchaczy szkła, którzy mogliby wesprzeć powstanie. To dobra wymówka, by zobaczyć się z bliskimi. Udamy się tam oczywiście w tajemnicy, a przy okazji odpoczniemy i zastanowimy się nad swoim życiem. Powodzenia, Aidanie. Po tym wszystkim ty i twoja ukochana zasługujecie na trochę spokoju. Fajne jest to, że Sylas jest właśnie wyrozumiały a propos tego, co Aida mu powiedział, a nie ma takiego bólu dupy, że co, o, chcesz opuścić powstanie? Nie ma chuja, stary! Albo wygramy, albo kurwa giniesz ze mną. To jest bardzo na plus, że Sylas taki nie jest. Ile to już czasu minęło? 336 dni, 11,5 godziny. O kurde! Gideon, szanuję. 336 dni, czyli prawie rok! 11,5 miesiąca się nie widzieli. Ale kto by tam liczył? Ja... Przepraszam, że to tyle trwało. Nie przepraszaj, jestem przy tobie. Tęskniłem za tobą, Gideonie. Nie pozwól, by znów mnie zabrali. Nigdy. Okej. Ostatnia partyjka przed bitwą. W co oni grają w ogóle? To mnie zastanawia. Okej. No i ostatnia gadu-gadu z Gideonem w tym odcinku. Wciąż się cieszysz z dołączenia do powstania, Gideonie? Tak, choć nasza rewolucja ma jeszcze sporo przed sobą. Zaczynam wierzyć, że przyszłość, w której mógłbym być z Benjirem otwarcie, bez strachu, już nadchodzi. Masz jakiś pomysł, co będziecie robić, gdy walka się skończy? Lubimy spokój i ciszę na wsi. Może wykorzystamy jeden z moich ukrytych talentów. A co to za talent? Szkolenie miejscowych bojówek? Nie, wypieki. Ty potrafisz piec? I to całkiem nieźle. Robię to dla odprężenia. Po tylu krzywdach, jakie wyrządziłem w moim dawnym życiu, chciałbym dla odmiany sprawiać ludziom radość. A jakim może być na to lepszy sposób niż smaczne wypieki? Bardzo chętnie sam ich spróbuję. Kurde, kusisz, Gideon, kusisz. Też bym chętnie teraz sobie ojebał jakiś torcik, babeczka albo chlebek. Ale taki bananowy. Ja pierdolę, chlebek bananowy. To jest taka zajebista potrawka. Potrawa, znasz się. Potrawka to jest coś totalnie innego. Teraz bym się wyjebał, nie totalnie. Dobra, tutaj. Spele mogą zostać. Dobra, czy będzie gadu-gadu? Nie ma. Ale, proszę, nie ma żadnych misji pobocznych, żadnych zasadzek, a nic takiego. Tylko misja główna w Terbizji. Ale oczywiście tym zajmiemy się dopiero w kolejnym materiale. Jeszcze tylko bym zobaczył tutaj. Tutaj oczywiście od chyba poprzedniego odcinka mam pełną, całą tą tutaj, może nie karykaturę, tylko cały ten rysunek jest pełny. Zobaczmy, jak tam procenty. 93%! Okej! Czyli nie, czyli następna misja będzie finalną. Czyli to był przedostatni odcinek. Czyli następny, jeśli dobrze liczę, chyba 20 będzie ostatnim z Mageseekera. Bardzo jestem chętny, aby dokończyć to już teraz, no ale niestety nie mogę, bo brakuje mi czasu. Okej, zrobiłem sobie szybki check na zapisie i jest 93% fabuły, czyli następny odcinek i następna misja jest finalna. W kolejnym odcinku kończymy grę, tak więc do usłyszenia i do zobaczenia w ostatnim już odcinku z Mageseekera. Na razie, cześć!